Witam Was w środę o 21:00, czyli zaczynamy nasze cotygodniowe pogotowie rodzicielskie. Dzisiaj miał być w innej formie, miał być udostępniony Wam film i miałam z Wami rozmawiać na żywo na czacie, tak jak już zapowiadałam wcześniej. I problemy techniczne zmieniły nasze plany. Może ma to jakieś dobre skutki, bo dzięki temu jednak będziemy dzisiaj, znaczy ja będę dzisiaj z Wami na żywo i będę mogła na bieżąco odpowiadać na Wasze pytania i potrzeby dotyczące tego tematu. Dosłownie 3 minuty temu wróciłam z warsztatu, więc troszeczkę na gorąco dzisiaj pogotowie rodzicielskie, czyli będzie adekwatne do nazwy, czyli autentycznie będzie pogotowie, tylko nie wiem, kto dzisiaj potrzebuje pomocy. Niemniej jednak mam nadzieję, że wspólnymi siłami dzisiaj dokończymy temat, który zaczęliśmy tydzień temu, czyli kary, a raczej jak wychowywać bez kar i czy w ogóle się da, a jeżeli się da, to jak to robić i co stosować zamiast kar. I zapewne liczycie tutaj na jakieś złote rozwiązania i receptę i być może coś w tym kierunku będzie. Złotych środków nie ma. Są możliwie najlepsze rozwiązania i jest możliwość znalezienia najlepszej równowagi i takiego balansu między różnymi podejściami, czy między różnymi systemami podejść. Ja nazywam się Sylwia Anderson-Hani. Witam wszystkich tych, którzy już dołączyli i dołączają powoli. Jestem trenerem edukatorów pozytywnej dyscypliny i edukatorem pozytywnej dyscypliny dla rodziców i w klasie. Dzisiejszy nasz temat to jak wychować bez kar, część druga. I pamiętacie, że inspirowaliście się, znaczy miałam nadzieję, że będziecie się inspirować cytatem Jane Nelson, skąd w dorosłych ten szalony pomysł, że żeby dzieci zaczęły zachowywać się lepiej, muszą najpierw poczuć się gorzej. I to jest coś, co my jako dorośli robimy na co dzień, to znaczy nasze dzieci zaczynają się źle zachowywać, my pogarszamy ich samopoczucie poprzez nasze stosowanie kar, poprzez izolację ich, poprzez odsyłanie do kątów i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. I oczekujemy, że dzięki temu zachowanie dzieci się zmieni. Widzę płaczące buźki, jakieś serduszka i kwiatuszki. Mam nadzieję, że te wszystkie pozytywne od Was. Jestem zmuszona dzisiaj powiedzieć Wam trochę o alternatywach do kar. Chciałabym jednak, żebyście podeszli do słowa alternatywa z dość dużym dystansem i żeby przede wszystkim starać się skupiać rozwiązania, znaczy znaleźć rozwiązania różnych trudnych sytuacji, a nie zastanawiać się, jak zabezpieczyć się przed kolejnym atakiem dzieci. Słuchajcie, jak to jest z tymi alternatywami? Jane Nelson mówi nam wprost, strzeż się logicznej konsekwencji. Konsekwencja, ulubione słowo każdego rodzica, zewsząd słyszymy, że musimy być konsekwentnymi rodzicami i to, co mówiliśmy ostatnio, konsekwencja nie ma być celem samym w sobie, tylko ma być jakimś środkiem. Jeżeli konsekwencja powoduje, że tracimy więź z naszym dzieckiem, czy w jakiś sposób ją zaburzamy, czy niszczymy nasze cele wychowawcze, to nie jest ona dobra. Czym ta konsekwencja jest w pozytywnej dyscyplinie, to zaraz Wam opowiem. Chciałabym natomiast zacząć od czegoś najważniejszego, czyli co konkretnie zamiast kar. I choć jest to bardzo trudne podejście, brzmi banalnie, w praktyce jest dość trudne, należy tego podejść w taki sposób, że mam skupiać się na tym, żeby na przyszłość takie sytuacje nie miały miejsca, albo żeby wiedzieć, co w takich sytuacjach robić. Czyli mam się skupiać na rozwiązaniu. I to jest pierwsza podstawowa alternatywa do kar, czyli skupienie na rozwiązaniu. Dzieje się coś niedobrego, nasze dzieci zaczynają się źle zachowywać, więc my staramy się znaleźć rozwiązanie na przyszłość. I to są dokładnie takie komunikaty. Jaki ty masz pomysł na to, żeby rozwiązać to na przyszłość? Albo co ty chciałbyś teraz zrobić?
co uważasz, że rozwiązałoby tą sytuację. Tylko pamiętajcie, że zazwyczaj te wszystkie sytuacje, o których ja mówię, występują wtedy, kiedy no nie mamy łączności z koronową i działamy z pozycji mózgu gadziego. Oczywiście, że tak. Trudno jest wtedy myśleć o jakimś racjonalnym rozwiązaniu. Trudno jest wtedy mówić o jakimś działaniu konstruktywnym, czy takim, który ma naszym dzieciom pomóc. Dlatego, że skoro dzieci zachowują się źle, ponieważ czują się źle, to żeby zaczęły zachowywać się dobrze, to muszą najpierw dobrze się po prostu poczuć. I naszym zadaniem jest najpierw pomóc dzieciom w poradzeniu sobie z ich trudnymi emocjami, czy z czymś, co właśnie przeżywają, a dopiero potem możemy tą sytuację starać się rozwiązać. Bo jeżeli te pytania, o których przed chwilą Wam mówiłam, czyli jakie Ty widzisz rozwiązania, co myślisz, że pomogłoby Ci w tej sytuacji, będziemy te pytania zadawać w momencie, kiedy nasze dzieci jeszcze są pod wpływem jakichś silnych emocji, to nie mamy szans na to, żeby otrzymać jakieś konstruktywne odpowiedzi, czy żeby dziecko było w stanie w ogóle pomyśleć o tym, co mu może teraz pomóc. Najważniejsze, co teraz ma mu pomóc, to uspokojenie się. I chciałam Wam chwilę powiedzieć o tych miejscach uspokojenia i o tej pozytywnej przerwie, o której mówimy i możemy przeczytać w pozytywnej dyscyplinie. Jest to, powiedzmy, taka lepsza wersja karnego Jerzyka, który jest gdzieś tam jeszcze gdzieś polecany, niestety. Na szczęście wiele już naprawdę świadomych rodziców, ich podejście, myślenie i działanie powoduje, że gdzieś to schodzi w podziemia. Mam nadzieję, że tak będzie. I pozytywna przerwa i miejsce uspokojenia jest niczym innym jak takim czasem i miejscem, w którym dzieci mogą się wyciszyć. I one nie mają tego robić za karę, nie mają iść i myśleć nad swoim zachowaniem, tylko mają mieć możliwość, i my mamy im stworzyć tę możliwość, żeby mogły poradzić sobie z tymi emocjami. I mało tego, jeżeli mamy do czynienia z młodszymi dziećmi, to warto jest do tych miejsc uspokojenia z nimi pójść, wesprzeć ich w tym. Zanim to w ogóle ma miejsce, to musimy z tymi dziećmi te miejsca stworzyć. Po to ma być takie miejsce, w którym dzieci mają się poczuć lepiej. Tak, czyli szukamy takich miejsc, szukamy takich rzeczy, które przyniesione tam spowodują, że naszym dzieciom będzie lepiej, lepiej się poczują, domkną gada, tak mówiąc kolokwialnie, i będziemy mogli porozmawiać, co dalej robimy. Czasami poradzenie sobie z emocjami, przytulenie i rozładowywanie tej emocji zamyka już sprawę i nie ma już więcej trudności. Należy teraz pamiętać przy tym i polecam, żeby o tym pamiętać, że odpuszczanie chwilowe, czyli pozwolenie sobie i dziecku na ten moment uspokojenia, to nie jest to samo, co zgoda na takie złe zachowanie dziecka. To znaczy, to, że ja w tym momencie nie ględzę swoim dzieciom, jak źle się zachowały, i to, że nie powtarzam, jakie to okropne jest zachowanie, to nie znaczy, że ja to zachowanie akceptuję. To znaczy, że mam tolerancję i przestrzeń na to, żeby pozwolić dzieciom na to uspokojenie, żeby pozwolić im móc racjonalnie myśleć. I to jest bardzo istotne, czyli w momencie, kiedy macie ochotę powiedzieć: idź do swojego pokoju i przemyśl to, co zrobiłeś, oczywiście z odpowiednim tonem, to alternatywą do tego jest: wolisz skorzystać z koła złości, czy wolisz pójść do miejsca uspokojenia? Czy potrzebujesz, żebym ja poszła do miejsca uspokojenia z tobą? Jeżeli chodzi o koło złości, to jest takie narzędzie w pozytywnej dyscyplinie, gdzie w sposób albo pisemny, albo rysunkowy pokazujemy dzieciom, czy ustalamy z dziećmi, na co my zgadzamy się, kiedy czujemy złość, to znaczy, co my możemy w tym momencie robić. Nasze dzieci doskonale wiedzą, czego mogą nie robić, bo powtarzamy im to na każdym kroku, natomiast rzadziej spotykamy się z daniem im alternatyw, co mogą robić. Więc koło złości pomaga nam z dziećmi ustalić. Miałam tutaj naszkowane, pokażę Wam nasze koła złości.
które całkiem niedawno były przygotowywane, dlatego że ja postanowiłam po zrobieniu kilku kół złości zrobić koła złości personalne. Takie koła złości możecie zakupić też na naszej stronie Pozytywna Dyscyplina. Natomiast ja pokażę Wam koła złości personalne, które zrobiłyśmy dla naszych dzieci. To jest na przykład koło złości córki, które zostało świeżo wydrukowane i będziemy w tych polach zastanawiać się, na co my się zgadzamy, żeby dzieci mogły robić. Czyli w przypadku córki tutaj, tego koła, co pokazałam, pewnie będzie jakieś gniecenie, jakieś dreptanie poduszki czy worek treningowy. Czy po prostu pójście właśnie do miejsca uspokojenia, czy pobawienie się Lego w przypadku syna, czy chwycenie ulubionej książki, etc., etc. W międzyczasie chciałabym przeczytać, ponieważ Gosia napisała do nas, najtrudniejsze jest dać czas dziecku, bo niestety najczęściej oczekujemy szybkiego, natychmiastowego efektu w postaci zmiany zachowania. Dokładnie tak jest. To my musimy też sobie zrobić koło złości i zastanowić się, co mi pomaga w uspokojeniu się, żeby móc pomóc dzieciom. To po pierwsze. A po drugie, musimy dać czas sobie i dzieciom na trening, to po pierwsze, i czekać na efekty długoterminowe. Pamiętacie, że w jednym z pięciu filarów pozytywnej dyscypliny jest to, że jest ona skuteczna długofalowo. Bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje i to, co decyduje na podstawie wiedzy z pierwszych dwóch punktów. Czyli czasami nasze działania, bardzo często te, które kierujemy w stosunku do naszych dzieci, ich efekty zobaczymy po jakimś czasie. Nie tu, nie teraz, nie natychmiast, ale za jakiś czas. I wierzcie mi, to są takie efekty, na które naprawdę, naprawdę warto czekać i które daje mi osobiście poczucie, że to, co robię, naprawdę ma sens. To, że to, co robię, robię z szacunkiem dla swoich dzieci, a one mają poczucie, że mylić się jest ludzką rzeczą, że każdy popełnia błędy i najważniejsze jest wyciągać z nich wnioski i starać się szukać rozwiązań na przyszłość, a nie skupiać się na winie i na tym, żeby jeszcze upokorzyć drugą osobę i jeszcze bardziej wrzucić ją w poczucie winy, jak to okropnie się zachowała, okropnie i źle się zachowała. Ale miałam mówić dalej o alternatywach, czyli najważniejszą alternatywą jest skupienie na rozwiązaniu i nie bierzcie żadnych innych pod uwagę. To, o czym powiem w następnej kolejności, to są jakieś pomysły, natomiast raczej w ostatecznej ostateczności, a dlaczego zaraz się przekonacie. W pozytywnej dyscyplinie mówi się o konsekwencji naturalnej. I cóż to takiego jest? Jak sama nazwa wskazuje, konsekwencja naturalna ma być takim skutkiem działań, która będzie naturalna i bez ingerencji osoby dorosłej. To znaczy, kiedy dziecko rozleje mleko, wyciera je. Kiedy wyjdzie na dwór bez kurtki, będzie mu zimno. I samo odczuwanie zimna jest konsekwencją. Nie jest konsekwencją mówienie, a nie mówiłam ci, że jak nie wejdziesz tego, to będzie ci zimno, a wiedziałam, że tak będzie, mówiłam ci, że tak będzie, to teraz w cudzysłowie cierp. Mama miała rację, ty nie posłuchałaś mamy, w związku z tym musisz ponosić teraz konsekwencje tego. To już nie jest konsekwencja naturalna, to jest ględzenie i wrzucanie dziecka w poczucie winy i kolejne uświadamianie mu, o czym mówię dzisiaj cały czas, jak to okropnym jest dzieckiem. Czyli pozwolenie na to, żeby dziecko doświadczyło konsekwencji. I dlaczego o tym nie mówię jako o alternatywie? Mówię to o jakiej. Jest to jakiś rodzaj alternatywy, natomiast nie chciałabym, żebyście się na tym fiksowali, ponieważ domyślacie się, że jest bardzo wiele sytuacji, w których konsekwencji naturalnej nie da się zastosować. Są to wszystkie sytuacje, które dotyczą bezpieczeństwa dzieci, wybiegnięcie na ulicę, dotyczące zdrowia, dotyczące głównie bezpieczeństwa. Myślę, że bezpieczeństwo to jest najlepszy przykład. I ostatnia rzecz, czyli jeden z rozdziałów książki, który mówi: strzeż się konsekwencji
logicznej. Cóż to takiego jest ta konsekwencja logiczna? Ano konsekwencja logiczna jest wtedy, kiedy spełniamy cztery warunki, które pozwalają na to, że nasza odpowiedź na działanie dzieci jest konsekwencją logiczną, a nie jest karą. I teraz, jakie to są warunki? W pozytywnej dyscyplinie nazywa się to skrótowo czterema P i możecie o tym poczytać właśnie w naszej książce. Jest to też jako technika w kartach. I 4P to konsekwencja logiczna musi być powiązana, proporcjonalna, pełna szacunku i powiedziana zawczasu, czyli ustalona z góry. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli powtarzają się już jakieś trudne zachowania dzieci i skupienie na rozwiązaniu nie pomaga, to znaczy wymyślamy jakieś rozwiązania, a dziecko dalej powiela to zachowanie. Czyli na przykład ustalamy z naszym nastolatkiem, że wraca do domu o godzinie tam powiedzmy 21. Raz się spóźniło, drugi raz się spóźniło, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Co chwilę wymyślamy nowe rozwiązania i one nie działają. I teraz ustalenie konsekwencji logicznej jest, znaczy, powinno przebiegać w taki sposób, że siadamy z dzieckiem i mówimy: ustalaliśmy to i to nie działa. Dlatego teraz musimy zastanowić się, co jeżeli powtórzy się to następnym razem. Czyli jedna ważna rzecz. Ja rozmawiam o tym z dzieckiem, czyli punkt czwarty, powiedziana zawczasu. Punkt trzeci, pełna szacunku, czyli rozmawiam spokojnie ze swoim dzieckiem, rozmawiam w sposób taki, że daję mu do zrozumienia, że liczę się z jego uczuciami, decyzjami i pomysłami. I teraz, co jeszcze ważne, musi być proporcjonalna, czyli powiedzmy adekwatna do tego, co dziecko zrobiło. W tym przypadku, nie wiem, abstrahując, spóźniłeś się po raz kolejny. W związku z powyższym, jeśli następnym razem się to wydarzy, to nie wiem, nie będziesz mógł wyjść do kolegi przez następne na przykład 2 dni. I powiązana, czyli spóźniłeś się od kolegi, więc nie idziesz do kolegi. Nie zjadłeś obiadu, więc nie jesz deseru. Czyli to ma być powiązane. To nie ma być tak, że nie odrobiłeś lekcji, więc nie jesz deseru. Czyli coś, co jest kompletnie z Marsa, coś zupełnie nieadekwatne. I teraz tak, dlaczego mówi się, że trzeba się tej konsekwencji logicznej strzec? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że jesteście tym dzieckiem, jesteście tym nastolatkiem, które po raz kolejny się spóźniło. Macie ustaloną konsekwencję logiczną, że jeśli dziecko spóźni się następnym razem, to przez kolejne 2 dni nie będzie mogło do tych kolegów wychodzić. To nawet jeżeli macie to ustalone z góry, macie to ustalone w sposób, który daje każdemu szacunek, jeżeli to, co ustaliliście, jest powiązane i proporcjonalne, to dziecko i tak odczuje to jako karę. Dla dziecka nie jest ważne to, że my ustaliliśmy to z góry. Dla dziecka ważne jest to, że ono nie może iść do kolegi. Nie chcę tym powiedzieć, że konsekwencja logiczna jest zła. Chcę powiedzieć, że należy bardzo ostrożnie stosować konsekwencję logiczną i ja osobiście, to już tak z własnego podwórka wam powiem, unikam jej jak mogę albo nie stosuję w ogóle. To musiały być naprawdę skrajne sytuacje, bo nie wiem, czy to, że dziecko przez 2 dni będzie siedziało w domu i nie pójdzie do kolegi, przepraszam, to spowoduje, że na przyszłość już się więcej nie spóźni. Widzicie różnicę, prawda? Widzicie, dlaczego to może być bardzo trudne nie tylko w zastosowaniu, ale to może być przede wszystkim bardzo trudne w odbiorze dzieci. Naszym zadaniem ma być zmiana zachowania, tak? Czy pomoc w zmianie tych zachowań? Pomoc, ja bym powiedziała nawet inaczej, nie całkowita zmiana zachowania dziecka, ale pomoc w innej reakcji na pewne sytuacje. Pomoc dzieciom w tym, aby nauczyły się adekwatnie reagować do rzeczy, które je spotykają. Jest to bardzo trudne, bo zobaczcie, że nawet my jako dorośli mamy z tym problem, że bardzo często nieadekwatnie reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. Prawda? Dlatego dla mnie, Sylwia Anderson Hani, skupienie na rozwiązaniu jest najlepszą i jedyną tak naprawdę alternatywą do kar.
Może ktoś powiedzieć, że to nie jest żadna technika, to nie jest żadne narzędzie. Nie chodzi o to, żeby to było narzędzie. Chodzi o to, żeby osiągnąć cel, żeby pomóc dzieciom w tych rzeczach, które są wymagane danej sytuacji. Tak? Mamy teraz chwilę, w których będę mogła odpowiadać na Wasze pytania. I tak, Marta pisze, a co gdy dostanie słabą ocenę i to zacznie się powtarzać? Tak jak we wszystkim, trzeba się zastanowić, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Czyli jeżeli myślisz, że słabe oceny są wynikiem tego, że on się po prostu nie uczy, czy ona, to trzeba się zastanowić, ile tego czasu potrzebuje poświęcić, żeby się nauczyć, prawda? Samo skupienie się na ocenach osobiście uważam nie jest najlepszym podejściem, natomiast jak we wszystkim trzeba znaleźć źródło. Czy to jest kwestia, że akurat tego przedmiotu nie lubisz, czy to jest kwestia, że po prostu to olewa, czy to jest kwestia, że to nie jest dla niego ważne. I usiąść i zastanowić się, co zrobić, żeby na przyszłość było inaczej. Ale w pierwszej kolejności ja bym w ogóle zapytała się dziecka i porozmawiała z nim, a jak ty się czujesz z tą oceną? Czy dla ciebie ta, co to znaczy słaba ocena? Znaczy dwójka, znaczy trójka, czy w ogóle jedynka? Jak ty się czujesz z tą? Czy to jest dla ciebie w porządku, czy niekoniecznie? Prawda? Dorota pisze, Sylwia, taka sytuacja przed chwilą. 2,5-latek, 6-latek razem się kąpią. 6-latek zaczepia dla zabawy młodszego, mocno go rozdrażniając. Nie przystaje, pomimo prośby brata i moje, więc oznajmiam spokojnie, że koniec zabawy w wannie i żeby wychodził. W odpowiedzi słyszę, nie wyjdę. I co? Przecież siłą go nie wyjmę. Co zrobić? Wyszedł ostatecznie oczywiście, ale czułam bezsilność i zastanawiam się, co jeśli powiedziałby, że nie i faktycznie nie chciałby tego zrobić. Co wtedy? Jeżeli sześciolatek, czyli ten starszy zaczepia młodszego i młodszy mówi, żeby przestał, a ten starszy nie chciałby wyjść, to ja bym wyciągnęła tego młodszego. Powiedziała, ok, nie chcesz wyjść, no to ktoś musi wyjść, żeby zaprzestać tej sytuacji, tak? Bo to jest już taka sytuacja, która może się przekształcić w robienie krzywdy drugiemu dziecku, a jeżeli coś się dzieje, czyli jest jakaś styczność fizyczna między dziećmi, to jedynym rozwiązaniem jest po prostu to rozłączyć. Spróbowałabym jeszcze wcześniej dać mu taką alternatywę. Posłuchaj, kochanie, to co robisz, drażni twojego brata, jak widzisz, tak? On chce, żebyś przestał. Jeżeli chciałbyś jeszcze zostać i się razem pobawić, to możesz przestać i możecie się jeszcze pobawić, lub możesz wyjść z wanny, czyli dać mu alternatywę. Przy sześciolatku uważam, że raczej dokonałby wyboru. Jeśli ten wybór byłby ograniczony, jeżeli by go nie dokonał, to powiedziałabym, ok, wybrałeś, że zostajesz sam. I wyciągnęłabym młodszego i bez słowa wyszła. Po prostu zaczekała, jak on sobie to poukłada w głowie. Marta, która pisała o ocenach, mówi, że dziecko dobrze się czuje z tymi ocenami. Jeżeli faktycznie odpowiedziało, że dobrze się z tymi ocenami czuje, i to nie są jedynki, ja bym odpuściła. Odpuściłabym na jakiś czas, mając gdzieś tam monitoring przy tym próbować znaleźć źródła, dlatego że dziecko samo w sobie nie będzie, ono nie jest szczęśliwe z tego powodu, że ma złą ocenę, nie wierzę w to. On mówi tak tobie z jakiegoś powodu. Więc prawdopodobnie nie czuje się z tym źle. I teraz pytanie. Czy mówi, że czuje się z tym dobrze, bo boi się, że będziesz coś od niego wymagać? Czy on nie wierzy, że może to zmienić? Zobaczcie, jaki stereotyp. Już zaczynam mówić, że to chłopiec. Chłopiec lub dziewczynka. Czy nie wierzy, że może sobie z tym poradzić? Może to jest coś, co przekracza jego możliwości w tym momencie. Albo coś, w czym potrzebuje pomocy. I skupiłabym się na tym, czego on potrzebuje, żeby dalej takich sytuacji nie było. Może potrzebuje po prostu pomocy. Myślę, że to jest najbardziej takie konstruktywne podejście, dlatego że niestety jako dorośli mamy tak, że my bardziej fiksujemy się na tych ocenach niż nasze dzieci. Często i ja widzę, że oddanie dzieciom odpowiedzialności w tej kwestii przynosi najlepsze rezultaty. Osobiście jestem takim rodzicem, który nie dopuściłby do całkowitego sięgnięcia dna pod tytułem moje dziecko nie zda.
i wierzę, że wszelkiego rodzaju inne działania profilaktyczne spowodują, że nie będzie takich sytuacji, bo dla mnie niezdanie dziecka do kolejnej klasy oznacza jakiś poważny problem. I jeżeli to nie jest problem intelektualny czy jakiegoś zaburzenia, to jest to problem, który tkwi gdzieś indziej. I chciałabym po prostu poznać prawdę, dlaczego tak jest. Marta pisze, że z jego strony, a jednak to chłopiec, to jest zwykłe lenistwo, bo wiem, że stać go na więcej. Powiem tak, wyczuwam z rozmowy, że jest to starsze dziecko i powiem, że jeżeli ty myślisz, że to jest lenistwo, to po pierwsze starałabym się przy dziecku nie dawać mu poczucia, że zakładam jego złą intencję, tylko zapytać się, czego on potrzebuje, żeby było inaczej i starać się mu pomóc, jeżeli nie, odpuść mu na chwilę. Powiedz, że jesteś w razie czego, że może liczyć na twoje wsparcie, tak? Natomiast ty go do tego nie masz zamiaru zmuszać. Takie wyjście z koła władzy, wyjście z tej takiej presji rzucanej na dzieci powoduje, że one, biorąc odpowiedzialność same za te działania, lepiej tego pilnują. To jest coś ich, a nie nasz. 12-latek, strzał w dziesiątkę. Dorota pisze dalej, że dziękuję i ma właśnie problem z tym protestem i sprzeciwem od starszego synka. Może to wiek, on próbuje swoich sił, że może odmówić. To jest dla mnie trudne, kiedy na przykład proszę, żeby mi coś dał, co wziął mojego i podobnie słyszę, że nie. Odruch pierwszy, zabieram i wyrywam, ale to nie jest fajne i nie chcę tak. Oczywiście najlepiej jest wtedy chwilę odczekać. Zależy mi, żebyś oddał mi moją rzecz. Potrzebujesz jeszcze 5 minut to podtrzymać, czy dwie? Bo widzę, że jesteś młodszy rodzeństwo, więc może być kwestia tego, na ile jest jeszcze dla ciebie ważne. Kwestia zwrócenia uwagi, etc., etc. O komunikatach zachęcających będę wam mówić przez kolejne 2 tygodnie, dlatego że zgodnie z zapowiedzią, następne nasze 2 spotkania to jest zachęta, pochwała i nagrody. Skoro mówiliśmy teraz o karach, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania dotyczące kar, to może pisać, może też zacząć na ten temat dyskusję na naszej grupie i ja chętnie odpowiem na pytania i na pewno edukatorki, które są tam też nam, też wspomogą mnie w waszym wsparciu. Na dzisiaj pomału kończymy. Jeżeli ktoś z was czuje jeszcze niedosyt, czy chciałby ten temat jeszcze bardziej zgłębić, napiszcie do nas. Na pewno pomyślimy też o jakimś webinarze dotyczącym tego tematu i zgłębimy go jeszcze bardziej. Jeszcze 2 osoby piszą. Monika pisze, że 2-letnia córka nie chce się rano ubierać, chce biegać nago, często choruje. Zwykle mówię, że jak będzie gotowa złożyć ubrania, to może to zrobić sama lub nie zawołać, to jej pomogę. A ja wcześniej się ubieram i tak dalej. Zwykle czekam nieskończoność. Co robić? Moniko, polecam ci zrobić rutyny poranne, w których jest teraz o tym dyskusja też na naszej grupie, pozytywna dyscyplina, pozytywni rodzice, czyli stworzenie takiego rysunkowego, a najlepiej planu ze zdjęciami dziecka, które robi dane czynności. Wtedy odnosisz się do tego, co jeszcze potrzebujesz zrobić, co teraz mamy na grafiku, co powinno mieć miejsce teraz. Kasia jeszcze pyta, jak sobie radzić z próbą wymuszania. Odbierałam dziecko w przedszkola, wzięłam go na górę i jak tylko mnie zobaczył, to histeria, że on nie chce i że chce zostać i krzyk i płacz i cyrk, akrobacje. Nauczyciel patrzy, dzieci patrzą. Ja proszę, a on wymusza i nie chce iść. Co wtedy? Umówić się z nim, czego on potrzebuje. Ja mam taką sytuację z moją 5,5-letnią córką, która czasami przychodzi, ona płacze, że ona chce jeszcze zostać, więc umawiam się z nią. Dzisiaj już jestem i mogę się z tobą umówić, że jutro zostajesz. Dzisiaj musimy już iść. Chcesz jeszcze 5 minut czy 2 minuty? Też dać ograniczony wybór. Co takiego się dzieje, że chce zostać? Monika pisze, że to nie działa. Pokaż, to jak chcesz, to możesz przesłać mi, nie wiem, czy na grupę, czy osobiście ten twój plan i zobaczymy, co dalej możemy z tym zrobić. Czas, kochani, mija. Mój najmłodszy właśnie domaga się mleka, w związku z powyższym też będę już kończyć. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie.
Film może uda mi się wreszcie Wam udostępnić, który miał być dzisiaj zamiast pogotowia rodzicielskiego i nauczę się technicznie, co z tym robić, kiedy jest taki plik i nie da się go na Facebooka wrzucić. Odwiedzacie naszą stronę. Mam nadzieję, że niedługo ruszy nowa i będzie jeszcze więcej wartościowych rzeczy. Dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam owocnego wieczoru i owocnego tygodnia w skupieniu się na rozwiązaniu zamiast stosowania kar. Do zobaczenia i do usłyszenia.